podnosili Państwo dzisiaj temat braku miejsc dla osób niepełnosprawnych w mieście. Oczywiście temat parkingów, specjalnej strefy parkowania wywołał bardzo duży niepokój, duże oburzenie też ludzi. Wiemy, jak mało mamy miejsc w ogóle w mieście do parkowania. Przyrost samochodów z miesiąca na miesiąc jest przeogromny, dlatego też miasto i pan prezydent powinni przede wszystkim myśleć o budowie nowych parkingów, nowych miejsc parkowania. Rozporządzenie ministra infrastruktury w szczegółowy sposób mówi o tym, co należy robić, jak należy planować miejsca do parkowania, jak należy to rozstrzygać w planach zagospodarowania. Oczywiście mówi się o pewnej przynależności tych parkingów w określonej liczbie dla potrzeb, czyli jeżeli mamy bardzo dużo wydanych kart do parkowania dla osób niepełnosprawnych, niestety, ale musimy też zapewnić optymalną liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą płynne i skuteczne parkowanie właśnie tym osobom, które są dzisiaj często mocno poszkodowane ruchowo. Podpierał pan to argumentacją prawną? Oczywiście, tak jak tutaj powiedziałem wcześniej, powołam się na rozporządzenie ministra infrastruktury, który określił to w samym przepisie i powiedział, w zasadzie nie określił liczby, która powinna, jak gdyby, ani wskaźnika procentowego też nie ma, który powinien zapewniać te miejsca parkowania. Teraz mówi się o spełnieniu potrzeb, Powołam się także na samą konstytucję, która w zasadzie określa w sposób ścisły, że gmina jest po to, ażeby wypełniać potrzeby mieszkańców. I taki jest główny cel gminy, dlatego nie możemy mieć dzisiaj kuriozalnych rozwiązań, a tym bardziej sytuacji, kiedy osoby niepełnosprawne będą musiały parkować bardzo, bardzo daleko od miejsca, dokąd chcą dojechać i jeszcze będą musiały za to płacić. Uważam, że takie pobieranie opłaty, no niestety, ale zgodnie z przyznanym wcześniej przywilejem i przyznaną kartą, jest bezprawne.